Siema, mam dzisiaj dla was porcję najlepszych easter eggów, ciekawostek, tajemnic, czy tam jak tam to zwał, Cyberpunka 2077. Są to nowe ciekawostki dodane z nowymi patchami, jak i już wychwalanym dodatkiem Widmo Wolności. Nie przedłużając, zaczynajmy! Dodatek do Cyberpunka odblokował możliwość dostania się do portu kosmicznego, w końcu. I już sama droga do niego ukazuje nam wspaniały plakat czy tam billboard, bo mowa o naszej stolicy. Mówiąc najprościej jak się da, prezentuje on nam podróż do Warszawy. I swoją drogą, Pałac Kultury w wydaniu Cyberpunk wygląda naprawdę nieźle. Na mapie pokazuję wam lokalizację dwóch ciekawostek. Przed oczami widzimy chyba jakiś kościółek i rzecz oczywista, udajemy się do niego. Co ważne, ustawiamy godzinę na około 4 rano, do czego jeszcze dojdziemy. Interesuje nas najbardziej ten komputerek, a dokładniej musimy przeczytać wszystkie wiadomości i pliki. Swoją drogą, interesujący temat wiadomości. Dalej, przechodzimy do pierwszej ciekawostki, czyli automatu Arasaki. Jest to tak naprawdę kopia pierwszego Wolfensteina pomieszanego z Doomem i przede wszystkim wspaniałym soundtrackiem, zresztą sami posłuchajcie. Te czynności, które wykonałem, czyli ustawienie godziny na około 4 rano, przeczytanie wiadomości z komputera, jak i zagranie na automacie, są wymagane, a przynajmniej tak wyczytałem do kolejnego easter egga. A jego lokalizację pokazuję wam na mapie. Mamy tutaj ten wspaniały materac, który tylko kusi, żeby się na nim przespać. Na pewno jakiś bezdomny tutaj nie urzędował. I tutaj widziałem dwie opcje. Jednym pojawiła się tutaj możliwość spania i odpala się cutscenka, albo jak u mnie przewinięcie czasu do danej godziny powoduje jej aktywację. Sama cutscenka jest... specyficzna. Widzimy jakiegoś typa, co coś robi i urywa nam się film. Po krótkiej drzemce widzimy, że spaliśmy na tym pięknym materacu, ale dookoła nas pojawiły się chyba jakieś kamery i laptop z tymi samymi wiadomościami, co w starym kościele. Wow! Najlepsze na koniec, jest tutaj Monster Truck, którego możemy sobie pożyczyć. I swoją drogą, jest to naprawdę genialny pojazd na bezdroża, a i ze wspinaczką po górach radzi sobie świetnie. W sumie to Monster Truck. Lokalizację kolejnej ciekawostki, jak i nowego pojazdu pokazuję wam na mapie. Co do samej lokalizacji fury, daje ona do myślenia, a opuszczone magazyny to przedsmak tego, co zaraz zobaczymy. Samo to, że przy pojeździe pojawia się nam quest i Johnny może już coś sugerować. Znajduje się tutaj auto, które modelowo występuje już w grze, ale diabeł tkwi w szczegółach. Żeby jeszcze bardziej podkręcić atmosferę, Johnny chce, abyśmy posiadali ten wóz, no ale co w nim takiego jest? A jakby się ktoś jeszcze nie zorientował, jest to nawiązanie do Kena Blocka i jego szalonego Mustanga. Na aucie znajdziemy numer 43, jego inicjały, jak i rok narodzin i śmierci. Za to nazwa samochodu nawiązuje do jego zespołu, a napęd na 4 koła daje nam do zrozumienia, że jest to ten właśnie przerobiony Mustang. Kluczyki do auta znajdziemy tuż obok auta w skrzynce przykrytej jakimś tam badziewiem. Natomiast co do samego auta, jest dobre, lata bokiem jak szalone, a samo nawiązanie, jak i wspomnienie w grze tego legendarnego kierowcy to coś pięknego. Dodajmy jeszcze samą lokalizację, te opuszczone magazyny, te bezdroża, sam samochód, naprawdę redzi zrobiliście to pięknie. Do kolejnej ciekawostki udajemy się do Dogtown na stadion i mamy tutaj nawiązanie do założycieli CD Projekt Red. Mowa tutaj o dwóch przedsiębiorcach, Marcinie Iwińskim i Michale Kicińskim. Ich dialog to ich historia, historia powstania Redów, czyli z bazarowego biznesu stworzyć coś dużego i własnego. A jakby tego było mało, w ich sklepie ich asortyment to nawiązanie do gier czy popkultury. Biały Wilk za cenę 2007 euro-dolarów, czyli pierwszy Wiedźmin i data powstania, albo pamiętniki za żelaznej kurtyny za 1989 euro-dolarów, to upadek żelaznej kurtyny w Polsce. Każdy przedmiot to tak naprawdę coś ciekawego z nawiązaniem i naprawdę warto tutaj zajrzeć.
Jakby Johnny'ego Silverhanda, a raczej Keanu Reevesa było za mało w cyberpunku, to może być jeszcze więcej. Wciąż pozostajemy na stadionie i za, a raczej obok sprzedawcy broni znajdziemy... O cholera. Skrzynię z bronią Johna Wicka. Wciąż będąc w Dogtown i wciąż będąc w klimacie Keanu Reevesa, pokazuję wam lokalizację kolejnej ciekawostki. By się tam dostać, trzeba posiadać podwójny skok. Droga nie jest zbytnio skomplikowana, w zasadzie tylko jeden skok można zepsuć, a żeby tam dotrzeć, właśnie pokazuję drogę. Docieramy do dwóch czerwonych foteli, do starego telewizora i dwóch tabletek czy tam kapsułek. A jakby się jeszcze ktoś nie zorientował, to kultowa scena z pierwszego Matrixa. Pokażę ci, dokąd prowadzi królicza Nora. W pewnej misji wątku głównego DLC musimy skorzystać z tego żółtego telefonu i wybrać numer, który wcześniej dostaliśmy. Ale kto zabroni nam wybrać inny numer? Wybierając taki właśnie numer, który wybrałem ja, usłyszymy znajomą muzyczkę. Wow. A wybierając ten numer, dźwięk znany już chyba każdemu. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Na mapie lokalizacja kolejnego easter egga, a tyczy się ona, jak zresztą widzieliście, GTA San Andreas. Udajemy się do baru Caliente, czy jak to się tam wymawia, a dokładniej przed. Widzimy mocno przy kości jakiegoś typa, który składa zamówienie. Raz mała. Aha, aha. Co jeszcze? Do tego szóstka z extra dipem. Dwa razy 45. Siódemka. I jeszcze duża Nicola. Z ekstra syropem glukozowo-fruktozowym? A co mi tam? Oczywiście rzecz jasna oczywista, jest to nawiązanie do Big Smoke'a, który nie tylko jeść potrafił za pięciu. Jedno z zakończeń DLC w Cyberpunku ma jawne nawiązanie do starszej, ale fenomenalnej gry grozy, do Obcy Izolacja. Tak samo jak w nawiązaniu, musimy się skradać, musimy unikać przeciwnika, no bo niestety nie możemy mu nic zrobić. A jakby ktoś jeszcze miał jakiekolwiek wątpliwości, jak zostaniemy złapani, nasza śmierć wygląda tak samo. Na koniec lokalizacja czegoś, co tak naprawdę nie wiem czym jest, ani do czego nawiązuje, czy co autor miał po prostu na myśli. W Dogtown na dachu jednego z budynków znajduje się pozostałość po imprezie? Czy to była impreza robotów, czy może to Wiksa gangu z Dogtown? Nawet notatka, co z reguły coś rozjaśnia, w tym przypadku nie rozjaśnia nam nic, chociaż tekst, że jest tutaj nudno jak w polskim filmie, mnie rozbawił. No ale dobra, dobra, co trzeba mieć w głowie, aby w popielniczce umieścić uciętą głowę kurczaka ze szlugą w dziobie? Serio, jak macie jakiś pomysł, no to piszcie śmiało, bo dla mnie to jest interesujące miejsce. A na dzisiaj, no to już wszystko. Rzecz jasna, zachęcam was do moich innych materiałów. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się, do następnego i cześć! Nowa na dzielni?